Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, dzisiaj wracamy do wątku fabularnego i będziemy sobie wykonywać zadanie. Zaraz wam powiem jakie, tylko przy okazji sobie otworzę tutaj torbę z Elexitem. Rzeczy Ale, rzeczy Arona. Właśnie, bo ja znalazłam te rzeczy takich tych ludzi, których troll niby zabił i się zastanawiam, komu ja to mogę w ogóle oddać, bo nie mogę tego sprzedać, także wychodzi, że mogę oddać to komuś gdzieś. Wiecie co? Skorzystałabym z okazji, że tutaj... Tylko to sobie oznaczę. Odznaczę, przepraszam. Do tej alchemik bym chciała się jeszcze raz udać. Ja od niej kupiłam eliksiry. Ale chciałabym zobaczyć, czy ona nie ma jakiegoś przepisu. I to na samym początku bym zrobiła. Bo nie mam wszystkich przepisów na te stałe potki, a bardzo dużo mam serc na przykład behemotów. I po prostu chciałabym zobaczyć, czy mi to coś da, czy mi to nic nie da. Czy ja dobrze idę? Tak, dobrze trafiłam. Pokaż mi, co masz. Czy ty masz przepisy? Masz przepisy. Budowę to raczej mam. Siły no też mam. I widzę, że mogę sobie jeden do siły zrobić. Kurczę, a kto mi sprzeda inne przepisy? Może Tilas będzie miał. To muszę sobie ją tak odznaczyć i to też mogę już sobie usunąć. Do Tilasa jeszcze zajrzę. Czy on nie ma na sprzedaż? Wiecie, to są alchemicy, oni powinni mieć takie rzeczy, nie? A, ja nie mogę z tobą w ogóle handlować? A to ciekawa rzecz. To trochę niedobrze, bo nie wiem, gdzie mam tego konkretnie szukać dalej, nie? Dobra, to na razie pies z tym. Będziemy robić zadanie zwarcie, tylko do tego muszę wziąć Kroniego ze sobą. W sumie sporo zadań z nim jest ostatnio, nie wiem, czy zauważyliście. Na pewno zauważyliście, bo w sumie wszystkie formatory też z nim robiłam. Na razie tutaj zostań. Możemy z nią spędzić trochę czasu, ale... Tutaj jest po staremu. Dobra, pójdziemy znaleźć Kroniego. Jak na razie jest chłop nieuchwytny. A może ja tutaj u siebie mogę gdzieś kupić te napotki. A to raczej już wszędzie kupiłam, jak gdzieś mogłam. Chodź ze mną. Chodź ze mną. I teraz lecimy sobie tutaj. Jak widzicie, tu można dwie rzeczy znaleźć. To przy okazji myślę, że możemy to ogarnąć. Tutaj zawsze nas coś atakuje w tym miejscu. Na przykład burzowy jaszczur. I na przykład czyhacz. O czyhacza to się akurat nie obrażę, z prostej przyczyny. Ja dzięki temu będę mogła trochę zarobić. Dobra, łąko, zioło to może mi jest niepotrzebne. I tutaj można gdzieś znaleźć potki. Także skorzystajmy z okazji. Tam na górę bym na przykład wlazła. Bo to wygląda tak, jakby można było coś tu znaleźć. Analiza surowca. Co robisz? Analiza przerwana. Powód analizy. Metalowe pojazdy mogą zawierać surowiec zalecany do budowy umocnień oraz środków badawczych. Wznawiam analizę. Jakich znowu ośrodków badawczych? Zapomnij o tym. Już nie pracujesz dla Albów. Zresztą te starocie i tak do niczego już nie posłużą. No, jaki zrezygnowany. Dobra, mamy średni eliksir, już mogę go odznaczyć. Super. Tutaj gdzieś jest duży jeszcze. Podejrzewam, że w tym budynku. Jeszcze jakiś tam trytogni. Jeszcze jeden. Potwory tu w ogóle nie mają już ze mną żadnych szans, nie? Tu jak schowany eliksirek, spójrzcie tylko.
Dobra. Przejrzymy tutaj na tyłach rzeczy. Wejdziemy też do tej chatki za chwilę. Tutaj te samochody też by się przydało sprawdzić, bo kto wie. Dobra, wejdę może na razie tu. Jest Alex. I taśma. Super. Tu jakieś bzdury. Nie wiem, czy chce mi się to zbierać w ogóle. Dobra, może w tych autach coś będzie. Masz stary albo zepsuty samochód? Już tak ledwo zipie, że cały się sypie? Oddaj go nam! Zrobimy mu stypę! Nie! Zdecydowanie nie! A nie mogę tego dać! To całe miasto mnie wyśmieje! Siedem Eleksu. No gdzieś mi pokazuje, że w tej okolicy powinien być dla mnie eliksirek, ale no niestety dużego eliksiru to ja tutaj nigdzie nie widzę. I nie widziałam. Wiecie, świeciłby się jak psu jajca, nie? A nie było tutaj kompletnie nic. Dobra, korzystając z okazji wypijemy ten, co udało mi się znaleźć, czyli ten mały, że tak powiem. O właśnie, znaczy dobra, nie mały, ten średni. I od razu mogłabym się nauczyć tutaj dalej w atrybucie tego sprytu do 50. Wiecie, jeszcze tak się rozglądam za tym eliksirem, no bo jakimś prawem no miały być blisko siebie. Sporo eleksu takiego, wiecie, w czystej formie. Tu jeszcze może coś leżeć, coś być. Jest na przykład torba z eleksitem i trochę eleksitu takiego luzem leżącego. Złom. A to co jest? Miotacz pocisków. Amunicja. Warto połazić, bo naprawdę można coś znaleźć fajnego. W takich budynkach poopuszczanych. O proszę, jakiś skeksik. Tu jeszcze Alex. Fajnie. Dobra, bo tutaj powinien być gdzieś eliksirek i on może być równie dobrze, wiecie, w środku po prostu. Tutaj jakiś średni uzdrawiający. Właśnie zaglądam zawsze też do tych... tych... Jak to się nazywa? Jezu. Kuźwa, jak to się nazywa? Nie konwerter. Wypadło mi z głowy. O, tu można się wpierdzielić do środka. To cudownie. O, kontener to się nazywa. Jezu, zanik pamięci. Kontener, oczywiście. Ale tu ciemno. Szukamy czegoś, co się świeci na niebiesko. Bo to wtedy będzie jakiś eliksirek po prostu. A, szczuromasik przyszedł. Torba z wow, ale tutaj jest... Mamy średni napój. To możemy sobie odznaczyć. Coś jeszcze tu jest ciekawego? Jakiś mikroskop to może niekoniecznie. Ale napoik jak najbardziej. Spoko. No i świetnie.
Tu jeszcze zerkniemy na daszek, czy czegoś nie ma. No tu już chodziłam. Kolejny czyhacz. Dowódco? Tak. To dobre miejsce na kontakt z Kasandrą. Przyjąłem. W porządku. Czas na twoje czary, Mary. Rozkaz niezrozumiały. Połącz się z jednostką kontrolną Zero. Niewykonalne z powodu zaawansowanych protokołów bezpieczeństwa. Dezaktywuj protokoły. Chcę porozmawiać z Kasandrą. Dezaktywacja. Proszę czekać. Proszę czekać. Połączono z jednostką kontrolną Zero. Dobra. Kasandro, słyszysz mnie? Owszem, druga ludzka anomalia tej planety. Gdzie jest twój prototyp? Ciągle nie znalazłaś Dawkinsa, co? Niełatwo wytropić tego dupka, kiedy chce pozostać w cieniu. Stój w miejscu. Kuratorzy zabiorą cię do aresztu. Gdzie twój prototyp? Wstrzymaj się chwilę. Mam propozycję. Może ugościsz nas w swoim głównym formatorze? Ugościsz? Czy druga ludzka anomalia tej planety dobrowolnie zgłasza się do aresztu? Właśnie tak. Wybieram się wprost do jaskini lwa. W tych okolicznościach moja wizyta w głównym formatorze i tak byłaby nieunikniona. Analiza. Chyba nie wyraziłem się zbyt jasno dla maszyny, więc pozwól, że wytłumaczę. No. Idę dalej. Wykryto jednostki wroga. Świetnie. Najpierw pozbędziemy się jej sługusów. O, miałam się pytać gdzie. Cześć. Gościu. Dobra, wiecie co, podrasujemy się trochę, bo... Bieda. Dobrze. O, czyhacz przyszedł. Cześć! Czekałam, bo chciałam Elex z ciebie, bo jest go aż 7 chyba. 7? Nie, 2. Już się na ten. Już miałam nadzieję. Dobra, jak po tym takim uderzeniu wybijającym wroga. Za szybko chcę uderzyć, to nie mam siły uderzyć. Jax mi wtedy uniemożliwia. Dowódco? Celem zachowania równowagi psychicznej ćwiczenia są ci stanowczo zalecane. No dobrze, rozpocznijmy więc trening. Dobra, rozpocznijmy trening. Przyjąłem. Uruchamiam protokół treningowy. No i super. Dzięki. Oby na jakiś czas wystarczyło. W gotowości. No, cóż. Wiecie co, zanim ja pogadam dalej, to jeszcze tutaj, w tych ruinach, jak widzicie, jest kolejny eliksir, który sobie zaznaczyłam. Gdzieś oczywiście w tych ruinach, bo gdzie konkretnie to nie wiem. Tu jeszcze z bestią cienia możemy powalczyć. No, jak dobrze, ojeju. Gorzej, że patron też idzie. Ojeju, ty już nie jesteś wcale taki trudny, jak byłeś. No, chyba że się dam uderzyć. Spoko. Wysokie prawdopodobieństwo zasadzki.
Zaleca się wezwać posiłki. Fajnie, Kroni, w porządku. Muzyka jest taka, jakby ktoś atakował. No, ciekawe, gdzie ten eliksirek niby jest. Bo nie widzę. Serio, młody szakal wśród takiego dziadostwa? A z szakala coś leci? Nie wiem. Ale wiem, że większość tych potworów to już jest żaden kłopot. Tam na dole coś łazi. Chyba to był robal. O, proszę, mamy cię. Kolejny napój znaleziony. Teraz pytanie, gdzie jest ten? Bo wiecie, jak już tu jestem, no to już bym chciała to znaleźć, nie? Co się mi się tu urodziło za plecami? Nie wiem, dziwne to było. Tu jest jakiś namiocik. A nie, to tylko auto. To znaczy dach samochodu. A może tutaj coś będzie u góry? Jest jakiś szczuromas, ale to niekoniecznie mnie interesuje. Tu jest jakieś miejsce, gdzie może coś być. No nie za bardzo. Raczej takie podstawowe rzeczy. Wiecie, liczyłam, że może tutaj coś po prostu leży. I nie zauważyłam. Ale jednak nie. O proszę, tu jest jakiś szlamopluj. Jeszcze. Spoko. Wiecie, jak one gdzieś łażą, to znaczy, że one czegoś pilnują zawsze, bo te mutanty to są właśnie w takich miejscach, nie? Gdzie coś można czasami gdzieś znaleźć, tylko trzeba pochodzić i poszukać. Ale no kurde, oddalam się za bardzo od tego punktu, gdzie głównie mogło coś być. A może tutaj jest po prostu przy tym? Ja szukam jak kretynka. Wiecie, no to jest niewykluczone, że tutaj coś leży. No, nie tym razem. Jestem trochę zdziwiona. No dobra, no to na razie tutaj zostawimy po prostu pusty punkt. Bo tutaj nie było w środku. Niczego niebieskiego do zebrania. I w samochodzie też nie. Dobra, nie będę w takim razie szukać dalej, bo to troszeczkę się mija z celem. Wypijemy sobie to i od razu sobie damy w spryt. Ile ja potrzebuję tego? Sprytu 55. Ta zręczność będzie najgorsza. Żeby to dobić, ale może do końca gry dobijemy, jak myślicie? Może się uda. Byłam pewna, że tam na górze będzie, ale tam na górze był tamten.
Moment, bo tu jest jeszcze jedno wejście. Weszłam tylko do tego małego garażu, a jeszcze jest tutaj. Masz stary albo zepsuty samochód? Odwiedź handlarza złomem. U nas okazja okazją okazję pogania i jesteśmy przy tym diabelnie uczciwi. Trochę rozwałki, a będą kryształki. Nie, to się nie nadaje na reklamę. Nikt nie potraktuje tego poważnie. Nie, muszę wymyślić coś innego. No tutaj nie było. A tutaj? W tym samochodzie, albo pod autem, albo na aucie. Nie. Nie ma, więc na razie się poddajemy tak definitywnie. Pogadajmy dalej z Kronim, bo mogę z nim pogadać. Musimy znaleźć Dawkinsa i się go pozbyć. Stanowi zbyt duże zagrożenie. Włącz czujniki i zacznij go szukać. Daj mi znać, jak tylko natrafisz na trop. Uruchamiam protokół namierzający. Nie wiem, co byłoby gorsze, gdybyśmy my wyśledzili jego, on nas, czy gdyby dopadli go niebianie. Musimy trzymać rękę na pulsie. Spróbujmy jeszcze raz pomówić z Kassandrą. Wybrane miejsce wydaje się idealne. Ruszajmy. Połączono z jednostką kontrolną Zero. Posłuchaj, Kassandro. Chyba jednak nie dam ci się złapać tak łatwo. Będziesz musiała wymyślić coś innego. Analiza. Nie przemęczaj się, pomogę ci. To nie tajemnica, że chcecie nas podzielić. Wszczynacie zamieszki, siejecie zamęt wśród naszych społeczności. Najwyraźniej się boicie. Co jeśli się zjednoczymy? Jeśli połączymy wszystkie siły? Analiza. Pozostałabyś ze swoją armią w Marargorze i pozwoliła się otoczyć? Rozruchy i niepokój wśród ludzi to uwzględnione parametry. Ciekawe. Obliczyliście to sobie, tak? A co z jednostkami? Co w sytuacji, gdy podkradnie się do ciebie jakiś samotny wojownik? Nie lękasz się tego? Nie postrzegasz jako zagrożenie? Gdzie twój prototyp? A więc to Dawkins wzbudza w was największy strach. No jasne. Bez wątpienia wie coś, co mogłoby pokrzyżować wam szyki. Ale czy warto się tym martwić? Przecież cały wasz mroczny eleks wkrótce skazi wszystko. Czy nie na tym wam zależało? Wzorowa czystość nośnika transmutującego organizmy jest zagwarantowana. Czyli ktoś zatruwa wasz nośnik lub osłabia go przy użyciu podobnej substancji. Cholera. Skład eleksu albów w Ignadonie. Zamierzacie go wkrótce zaatakować. Zgadza się? Ach, moja głowa. Wykryto jednostki wroga. Jasne. Teraz! No, a kiedy? Podbustujemy się trochę, bo panowie jak zwykle przyszli przeszkadzać w zabawie. Trochę was tu jest, ale nie przejmujemy się jakoś tym. Spoko. Ty mnie, gościu, wkurzasz. No, więcej razy się teleportuj. Ciekawe, co ci to da. O, tak, jasne. Umieranko. To trzeba użyć blastera. Oj, gościu. No, machaj, machaj. Spoko, jeszcze cios. Dowódco? Powoli zaczynają mnie wkurwiać.
Trudno, musimy przejść dalej. Potrzebujemy więcej informacji. Pomówmy z Kasandrą jeden ostatni raz. Tam, gdzie wcześniej. Piorun nie uderza dwukrotnie w to samo miejsce, nie? Spróbuj ponownie. Połącz się z Kasandrą. Połączono z jednostką kontrolną Zero. Na czym to skończyliśmy? Analiza. Rozmawialiśmy o waszym nośniku, mrocznym Eleksie. Jak odwrócić proces transmutacji po ugryzieniu przez niebianida? Ocena twojego metabolizmu wskazuje na zaawansowane stadium transmutacji bez oznak metamorfozy. To nietypowa reakcja. Spytam jeszcze raz. Jak... chwila. Moment. Już rozumiem. Ty wcale nie wiesz, jak to wszystko działa. Nie masz zielonego pojęcia. Jednostka kontrolna? Jesteś tylko organem wykonawczym, marionetką w rękach niebian. To oni cię zaprogramowali i oni kierują twoimi procesami, czyż nie? Niezbędne kompleksowe dochodzenie w odpowiedniej jednostce badawczej. No jasne. Wasi naukowcy zastanawiają się, dlaczego jeszcze nie przeobraziłem się w jedną z tych istot. To pewnie między innymi dlatego zależy wam na Dukinsie, co? Boicie się, że jeszcze mocniej oprze się mrocznemu Eleksowi. Stój w miejscu. Kuratorzy zabiorą cię do aresztu. Gdzie twój prototyp? Kto do cholery kazał ci szukać anomalii? Kto tak bardzo chce nas pokroić? Analiza. Kto cię stworzył? Kto za to wszystko odpowiada? Analiza. Gadaj, jak się kurwa nazywa! Jezu, piękny Jax. Jednostki wroga. Dzięki, Kroni, nie skapłam się wcale. Kurwa! Jezu, kocham tę grę. Ludzie! Wkurwiony tatuś jak w twojej okolicy, co? Wiecie, ostatnio się zastanawiałam z moim narzeczonym Damianem, dlaczego Jax nagle w tej części, wiecie, ma takie jaja, nie? I tak się drze, i tak wszystko robi. Po czym doszło do mnie, kuźwa, to wcale nie jest jakieś trudne do zrozumienia. Weźmy pod uwagę to, że przecież w jedynce Jax zachowywał się podobnie jak Nyra, to znaczy Nyra odstawiła Alex, no i widzieliśmy u niej takie bardzo dziwne różne zachowania. I podobnie się teraz zachowuje po prostu Jax, znaczy u niego już to zdążyło przejść, bo nie zabiera Eleks, nie zażywa Eleksu przez na przykład te 6 lat w grze, tak, bo odstawił go po tym, jak został zaatakowany na początku jedynki i po prostu tak już zostało, nie? Gościu, nie męcz mnie. Utracono kontakt z jednostką kontrolną Zero. Kasandra uciekła. Może odrobinę przesadziłem. Aktywuj z powrotem zaawansowane protokoły bezpieczeństwa. Więcej się nie dowiemy. Przyjąłem. Zbyt wiele nie wyjawiła, ale to wystarczy, by zmierzyć się z niebianami w Mararkorze. Czujniki wychwyciły słaby sygnał dobiegający z Betary. Formator wysłał komunikat. Wiadomość od niebian? O co chodzi? Zwierzchnik Tajak oczekuje drugiej ludzkiej anomalii w komórce dowódczej w Betarze. Audiencja u niebiańskiej elity? Chyba wzbudziłem czyjąś ciekawość. Otrzymano dodatkowe pakiety danych. Ochrona aktywna. Dobrze. Nie wyłączaj zaawansowanych protokołów. Te sukinsyny schakują cię, jak tylko damy im okazję. Lepiej nie spuszczaj gardy, póki nie zamienię słowa ze zwierzchnikiem Tajakiem. Przyjąłem. Najpierw musimy zadbać o siebie. Potrzebuję kilku dobrych wojowników. Zaleca się weryfikację lojalności towarzyszy.
się, że masz rację. Powinienem się tym zająć, zanim ruszymy do walki. Nie wolno nam sobie teraz pozwolić na żadne przeszkody i zdrady. Dzięki za sugestie, Małej. W gotowości. Wierni towarzysze, nowe zadanie. Przeanalizujmy naszą sytuację. W gotowości. Muszę zweryfikować lojalność moich towarzyszy. Nie mogę sobie pozwolić, by któryś z nich wbił mi nóż w plecy. Ekrom liczy na moje wsparcie w walce z niebianami. Trzeba coś zrobić w związku z zamieszkami na terenach wolnych ludzi. Szósta siła powinna działać w spokoju. Przede wszystkim należy uporać się z największymi problemami mojej frakcji. Nie wolno dopuścić, by cokolwiek nas rozpraszało. Zwierzchnik o imieniu Tajak chce, bym odwiedził go w formatorze w Betarze. Czujności nigdy za wiele. Kto wie, czy to rzeczywiście audiencja u niebian, czy tylko tania próba schwytania mnie. Najwyższy czas pozbyć się Dawkinsa. Im szybciej, tym lepiej. Poinformuj mnie, jak tylko go namierzysz. Przyjąłem. No i wypada nakłonić Kassandrę, by otworzyła nam wrota do głównego formatora. To nie będzie proste zadanie. Lepiej ruszajmy, bo przed nami jeszcze dużo pracy. W gotowości. No, to trzeba przyznać, dosłownie nam wymienili, co mamy jeszcze do zrobienia. Najpierw zajmijmy się największymi sporami na ziemiach wolnych ludzi. Podejrzewam, że albowie prędzej czy później staną po stronie berserków. Co prawda, sami nie pójdą na wojnę, bo ich żołnierze muszą bronić składu Eleksu. Ale wysyłają na pole walki kontrolowane przez siebie mutanty. Jeśli zlekceważymy to zagrożenie, wrogowie wkrótce nas rozniosą. Muszę jak najszybciej pomówić o tym z patriarchą Wiktorem. Przyjąłem. No dobra, czyli jak widać mamy naprawdę dużo do zrobienia. To może być ważne. W takim razie w drogę. Zegar tyka. Okej, mamy zadania takie, wiecie jakie. Musimy po prostu pogadać ze swoimi towarzyszami. I zobaczyć, kto przy nas zostanie. Chyba nie pojawiło mi się zadanie z Falkiem, bo Falk jest jeszcze nieskończony. Falk sobie w Malarkorze siedzi, nie? Dobra, czyli no czuć, że to końcówka gry nam się robi pomału. Niepokoje, słabość psychiczna, co to jest? Patriarcha Wiktor. I tylko jego mi zaznacza. Dobra. To może tak, zaczniemy właśnie od tego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wątpię, że cokolwiek dobrego i że cokolwiek z tego wyjdzie. Ale no, mamy zadanko. To trzeba je zrobić. Jak twoi agenci przedstawiają sprawę sąsiednich terytoriów? Kręci się więcej mutantów albów niż zazwyczaj. Nie wiemy, co zamierzają albowie. Niemniej jednak wypuścili swoje stworzenia. Zaczepiają jedynie Morkonów? Właśnie nie. Wygląda to na wojnę ze wszystkimi wolnymi ludźmi. Gdzie dokładnie? Pojawili się w różnych częściach Karakis. W Ignadonie są ich całe masy. Zdaje się, że albowie skupiają się na obronie własnego terytorium. Widziano ich nawet na Marrakorze. Sprawiają wrażenie, jakby celowo utrudniali wszystkim dostanie się na teren niebian. Jeśli nie chcesz, by grota została zniszczona, zanim dopniemy swego, radzę się temu przyjrzeć. Oto efekt. Twój brat Oleg wesprze szóstą siłę. Naprawdę? To ci niespodzianka. Jak ci się to udało?
Mam swoje sposoby. Aleś ty tajemnicy. Mimo to dobrze wiedzieć, że pilnuje was jeden z naszych. Jak głoszą plotki, twój brat Olek nie dogaduje się z niektórymi morkonami w grocie. To nie twoja sprawa, przybyszu. Olek zasłużył sobie na miano czarnego rycerza nie bez powodu. Lubuje się w brutalności i destrukcji. Jeśli nie spuści pary, robi się niespokojny. Czasem się widujemy. Ostatnio unika jednak groty. Zbyt wielu kłusowników i naiwniaków. Woli polować na zewnątrz. Z niemałym powodzeniem. Twój brat Olek i jego oddziały wsparli bastion. Poważnie? Najwyraźniej wywarłeś na nim nie lada wrażenie. No okej, okay, dobra. No to mamy naprawdę 100 zadań do zrobienia. To są jako... coś ci zasugerować. Tak. Pozwól Olegowi coś zniszczyć. Jak zbyt długo siedzi bezczynnie, staje się marudny. Dobra, mamy naprawdę dużo do roboty. Towarzysze, to jest nasz najmniejszy problem. Czystość Aleksu. No nie wiem, ja bym się tym zajęła po prostu później. Chyba. Tutaj mam zaznaczony punkcik, ale nie wiem, czy to w środku, czy to na zewnątrz są rzeczy. Bo wiecie, że grota ma w sumie 2 poziomy, no nie? Tu mi to cały czas zalega, mnie to denerwuje. Tutaj są eliksiry, tu jest jakiś eliksir. Tu coś jest, ja pierdykam, no tego jest po prostu milion. W zamku jest tego sporo. Albo w Wignadonie też. I tutaj też. Co ciekawe, ominęłam. I tutaj też. Dobra, bo przydałoby się coś pomyśleć, powiem wam. A co to jest siła woli i transformacja? Ach, to jest ta audiencja w Betarze. To może kolejnym razem, nie? Czujny mutant, atakujący powietrzny czyhacz, czujny cyklop. Sporo cyklopów i takich rzeczy. Okej, czystość Aleksu. Dobra, wiecie co? Myślę, że to będzie dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek i w kolejnym zająć się jeszcze zadaniami dla Falka, bo... no on siedzi biedny w tym marakorze, go tam zostawiłam, a wypadałoby po niego iść. Tylko, że tam, żeby się przebić, to ja po prostu sobie tego nie wyobrażam. No ale może powinnam sobie to wyobrazić. Nawet nie wiem, jak do tego marakoru się wchodzi, nie? Jeszcze tak na zakończenie odcinka spróbuję sobie tu podlecieć i zobaczymy, jak to w ogóle wygląda z góry. O, ja pierdziu. Atakujący... aha, bo to jest tutaj, dobra. Ja pierdykam, co się tu dzieje. Ciśnienie powietrza i temperatura w normie. Ja zaczęłam zadanie, zanim chciałam je zacząć. Na razie nie będę szła po Falka, bo nie. Au. Kuźwa, nogi połamane. Dobra, zacznijmy może od najmniejszej linii oporu, czyli od Ignadonu. Do Ekroma po prostu pójdziemy w kolejnym odcinku. W międzyczasie mam nadzieję, że będzie ta nasza konfrontacja z Dokinsem. Coś wczytywanie mi się nie podoba. Dobra, moi drodzy, ja i tak już będę się z wami żegnać. Jeżeli wam się podobało, zachęcam was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji.
Wywaliło mnie do pulpitu na Xboxie, tak jak zauważyliście, także wyłączyło mi po prostu gierkę. Cóż, słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć!